zapraszam. To my bardzo dziękujemy za zaproszenie. Miło rozmawiać przez tak zacną publicznością. Tak, bardzo nas zaskoczyło właśnie takie zaproszenie do konferencji skierowanej do nauczycieli, bo no, organizując nasze projekty, to no, nie spodziewaliśmy się takiego wyróżnienia, ale to, no, to bardzo miłe, że inicjatywy uczniowskie też są doceniane, że to nie muszą być nauczyciele, żeby też zdobyć poważanie w środowisku naukowym. Ja jestem Tomek Ślusarczyk i skończyłem w tym roku profil matematyczno-fizyczny w 5. Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie. W przyszłym roku rozpoczynam studia matematyczno-fizyczne na Massachusetts Institute of Technology w Stanach Zjednoczonych. Ja jestem Zana, dopiero uczę się w piątce, jestem w drugiej klasie na profilu biochem. Pod koniec w zasadzie marca tego roku ja i czterech moich znajomych z piątki o bardzo różnych zainteresowaniach, od inżynierii lotniczej po medycynę, doszliśmy do wspólnego wniosku, że nauczanie zdalne może być bardzo szkodliwe, szczególnie dla uczniów przygotowujących się do olimpiady chemicznej. Tacy uczniowie często mają problem ze znalezieniem odpowiednich materiałów, ponieważ podręczniki licealne są już dla nich zbyt proste, ale podręczniki studenckie są jeszcze zbyt trudne, wobec czego taką lukę wypełnia na ogół tylko kółko w szkole bądź inne zajęcia dodatkowe. A wobec przejścia do zdalnego trybu nauczania takie kółka zostały odwołane. I baliśmy się, że po prostu wiele uczniów straci co najmniej pół roku przygotowań, co potem odbije się negatywnie na czy ich wyniku w olimpiadzie, czy w ogóle dalszej nauce chemii. I chcieliśmy tę lukę zapełnić samodzielnie. Już 3 kwietnia wystartowaliśmy ze zdalnym kołem naukowym i co tydzień jeden z nas organizował krótką, no, godzinną prelekcję na wybrany temat olimpijski. No, były to takie tematy, które uznaliśmy, że są najważniejsze do rozpoczęcia przygotowań olimpijskich, jak i w ogóle nauki chemii na poziomie ponadlicealnym. No, była to biochemia, chemia organiczna, nieorganiczna, krystalochemia. Chcieliśmy po prostu wprowadzić uczniów w świat chemii powyżej liceum, tak żeby potem mogli już uczyć się sami, korzystając z bardziej zaawansowanych materiałów. Uznałem też, że koło to nie byłoby pełne, gdyby zrezygnować z rozwiązywania zadań. Tutaj miałem trochę większy problem, ponieważ no, teoria przedstawić jest dużo prościej. Po prostu, jeżeli już umiemy tę teorię, no to trzeba przygotować się oczywiście odpowiednio, no ale trzeba w zasadzie pokazać to, co już umiemy. Z przygotowaniem zadań jest o tyle trudniej, że mnóstwo takich zadań jest dostępnych w różnych zbiorach, ale często są one bardzo takie techniczne, to znaczy nie wymagają nowych pomysłów, tylko mechanicznego odtwarzania znanych reguł, znanych wzorów czy przeprowadzania obliczeń. Korzystając z faktu, że wszyscy znaleźliśmy się w zupełnie nowej sytuacji edukacyjnej, chciałem zaprezentować uczniom nowy świat edukacji, zwłaszcza w chemii i fizyce, poprzez zadania wymagające kreatywności. Z taką koncepcją związaną z kreatywnością wiąże się ryzyko, że te zadania będą zbyt ogólne. Można się zapytać uczniów o pomysł, powiedzmy, podróży na Marsa, ale jest to problem zbyt ogólnie postawiony, żeby wyciągnąć z tego jakieś ścisłe informacje. Ja jednakże postanowiłem jednak skupić się bardziej na takich kwestiach, które można opowiedzieć w sposób ścisły, ale nie ograniczać uczniów do wykuwania znanych reguł. No, przykładem może być zadanie o polimerach nieorganicznych. Chemia polimerów jest tematem, który pojawia się normalnie w programie liceum i podobnie w programie pojawia się chemia związków nieorganicznych. Jednak temat chemii polimerów jest już dość zaawansowany. W ogóle takie związki się nie pojawiają w szkole. Ale przy odpowiedniej konstrukcji zadania można zachęcić uczniów, żeby skorzystali ze wszystkich informacji, które już mają, ale połączyli je w nowy sposób.
I w ten sposób, mimo że uczniowie nie dowiadują się czegoś bezpośrednio od nauczyciela, są w stanie sami wymyślić nowe metody, nowe narzędzia i wypracować w ten sposób nowy kawałek chemii. Jest to nie tylko bardzo ważne z perspektywy dydaktycznej, żeby uczyć się tworzyć coś nowego, a nie tylko odtwarzać to, co wymyślił ktoś inny, ale jest po prostu bardzo ciekawe. Myślę, że dobrym dowodem tego, że takie zadania mogą być po prostu wciągające, jest fakt, że uczestnicy kółka poprosili mnie, żebym kontynuował działalność nawet w wakacje. I po zakończeniu części wykładowej, teoretycznej, związanej poprzez przygotowania do matu, to część zadaniowa koła działała dalej do połowy lipca. I potem znowu już w sierpniu znów zostałem poproszony, żeby przywrócić działalność kółka, ponieważ uczniom brakowało takich zadań. W szkole nie mogli znaleźć takiego paliwa dla kreatywności osadzonego w chemii i fizyce, więc poprosili mnie, żebym ułożył jeszcze więcej zadań. I kółko funkcjonuje do dzisiaj. Dzisiaj będzie spotkanie fizyczne, jutro chemiczne. W tym tygodniu ułożyłem już setne zadanie, więc koło się prężnie rozwija i myślę, że wszyscy na tym korzystamy. Po pierwsze uczniowie, a po drugie ja, ponieważ też układając zadania można się mnóstwo dowiedzieć. Format cały czas jest zdalny, tak samo jak było od początku. Myśleliśmy, żeby rozpocząć spotkania stacjonarne, ale okazało się to bardzo niepraktyczne, to znaczy niektóre osoby musiałyby dojeżdżać dość daleko, a format zdalny nam w ogóle nie przeszkadzał. Więc myślę, że to nawet dobrze, że rozpoczęliśmy w czasie zdalnego nauczania i raczej już zdalni pozostaniemy. I liczę, że działalność koła potrwa przynajmniej do końca tego roku szkolnego. Nie martw się, nie pozwolimy ci odejść tak szybko, nie puścimy się. Co dalej? Ja wraz z koleżanką Hanią, które uczestniczyłyśmy w kółku Tomasza, stwierdziłyśmy, że najwyższy czas przekazać otrzymane dobro dalej. Ludzie w piątce tyle nam dali. Pamiętam ciągle tego Zooma, kiedy zadzwoniłyśmy do Tomka o 23, bo jakaś synteza organiczna nie chciała się dać zrobić. I pamiętam, jak siedzieliśmy do drugiej w nocy, próbując wymyślić to zadanie. Stwierdziłyśmy, że najwyższa pora, żeby przekazać to dalej. I w ten sposób powstał nasz projekt. Projekt Liczymy. Zorientowałam się zupełnie niedawno, jak duże mam szczęście. Urodziłam się w kochającej rodzinie z nieskończonymi pokładami cierpliwości, dowożenia mnie na zajęcia różne, na które tylko miałam ochotę, która miała czas i pieniądze, żeby pozwolić mi się dalej rozwijać. Edukacja zawsze była dla mnie ważna. Lubiłam się uczyć, wymyślać nowe rzeczy, doczytywać, układać może część autorskich problemów, żeby potem przejąć rolę Tomka i też prowadzić dla kogoś kółko. Stwierdziłyśmy, że jednak nie wszyscy mają takie szczęście i wcale nie trzeba sięgnąć daleko. Na początku projektu zadaliśmy sobie dość oczywiste pytanie, czy my w ogóle jesteśmy potrzebni? Przeprowadziliśmy badanie, ankiety wypełniło około 130 osób. Wyniki widać na ekranie. Ponad 50% zarówno finalistów, jak i laureatów pochodzi z dużych miast, powyżej 500 tysięcy mieszkańców. Ale przecież nie wszyscy mają to szczęście i mieszkają w miastach, gdzie są szkoły, w których prowadzone są dodatkowe zajęcia i nie wszyscy mają taką możliwość. 20% uczniów pokazało też, że znacznym obciążeniem finansowym jest dla nich pójście na korepetycje, żeby się móc przygotować, a konkursy kuratoryjne dają bardzo często dużą szansę dostania się do lepszego liceum, które często też pozwala dostać się na lepsze studia. Dlatego ruszył nasz projekt. Zaczęliśmy od kompletowania cudownego zespołu. Parafrazując Alberta Schweitzera, wyszliśmy z założenia, że nauka to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli. Stwierdziliśmy, że pora na nas, trzeba się podzielić swoją wiedzą. Nasz projekt, czyli co my w sumie robimy?
Organizujemy zupełnie darmowe zajęcia przygotowujące ambitnych 5, 6, 7 i 8 klasistów do konkursów kuratoryjnych. Prowadzimy je z biologii, chemii, fizyki, matematyki i języka angielskiego. Chcemy wspomóc zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Sama mam mamę nauczycielkę i wiem, jak dużo od niej ta praca wymaga. Naprawdę zaczęłam o wiele bardziej podziwiać nauczycieli, jak sama zabrałam się za projekt. Okazuje się, że lekcja nie wygląda tak, że nauczyciel przychodzi, staje i mówi. Są to jeszcze godziny przygotowań w domu, własne materiały, sprawdzanie tych wszystkich sprawdzianów, klasówek, wypracowań. Jeszcze potem ktoś napisze o dodatkową literaturę, czy poprosi o dodatkowe konsultacje. Nauczyciele bardzo dużo nam dają i stwierdziłyśmy, że trzeba ich choć trochę wspomóc, zwłaszcza, że czas pandemii dla nikogo nie jest łatwy. A oni też są ludźmi, też chcą posiedzieć, pooglądać Netflixa czy zagrać w karty ze swoimi dziećmi. Oczywiście zajęcia robimy online, żeby nie utrudniać sprawy dojazdami czy kosztami dodatkowego transportu. Trochę o nas, czyli o naszym cudownym zespole. Hania, nasza liderka i ja zajmujemy się chemią. Piotrek i Maciek, nasi koledzy, opiekują się grupą młodych fizyków. Maciek Golec i Ania zajmują się biologią. Ola i Marta przygotowują anglistów, a Mariam i Max prowadzą zajęcia z matematyki. Gdzie nas znaleźć? Mamy profil na Facebooku, jesteśmy także na Instagramie i wszystkie nurtujące pytania można nam zadać na naszym mailu. Jak się zapisać? Myślę, że to jest jedna z bardziej istotnych kwestii. Zapisy przyjmujemy nadal, mimo że wiele województw odwołało albo zawiesiło konkursy kuratoryjne. Doszliśmy do wniosku, że tak czy siak wiedza się przyda i nie może być jej za dużo. Więc zostało z nami wiele osób, które mimo że mają niejasną sytuację dotyczącą konkursów, po prostu chcą się uczyć. Mamy już 150 uczniów i z chęcią przyjmiemy kolejnych. Żeby się zapisać, należy wypełnić formularz zapisowy, który znajduje się w przypiętym poście na naszej stronie na Facebooku. Nie powinno być problemów z jego znalezieniem. I to by już było wszystko. Bardzo dziękujemy za uwagę. Dziękujemy za zaproszenie. Słuchajcie, bardzo dziękuję. Ja już tutaj mam na messengerach i komunikatorach pytania, zanim zdążyliście powiedzieć, że zapisy i otwarte, to już tutaj trzy osoby zdążyły mnie zapytać, czy coś wiem i czy każdy może. Także ja was potem dopytam jeszcze, bo tu mamy nagrania. Natomiast będziemy wysyłać do uczestników różne materiały, to ja od was bym zebrała, dobrze? Te wszystkie jakieś linki, strony, informacje. Naprawdę wam, ja strasznie wam gratuluję. Akurat moim dzieciom by się to bardzo przydało, chemia zdalnie oraz pewnie wielu innym. Jest to taki temat, którego się na ogół boimy, tak? A jeżeli nas uczy ktoś w naszym wieku, czy trochę starszy, albo kojarzący się nam ze starszym rodzeństwem, to też jest łatwiej przyjmować według mnie taką, nie wiem, nawet krytykę taką, no nie, tu nie tak zrobiłeś, tu zrób inaczej, a tutaj zajrzyj, to jest inny poziom współpracy. Także bardzo wam gratuluję, bo to też na pewno dużo czasu zajmuje, a macie, jak słyszeliśmy wasze bio, dużo swoich zajęć i obciążeń naukowych oraz też czas dla was wolny. Także serdecznie wam gratuluję. Bardzo życzę, trzymam kciuki, żeby tu kolejna fala lockdownu was nie wykończyła i żeby kolejni młodzi ludzie mogli się od was uczyć. No myślę, że też wasi nauczyciele i dyrektor szkoły to powinien wam, nie wiem, gablotkę jakąś postawić na korytarzu czy coś. Widziałam zdjęcie, że macie dużą tę szkołę, także może powinna się zmieścić. Także dziękuję, to będzie nagrane, będziemy was o wszystko dopytywać. Mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy na jakimś kolejnym spotkaniu. Także...